Nazywam się Janek, szukam skarbów detektorem metali. Podróżuję po Europie w moim kamperze w Fiacie Ducato. Trenuję arm wrestling i śpiewam. Jak zwykle fantastyczny wyjazd z promu. A ciekawe co to za miejsce. Aut tyle, że głowa mała. No i mamy Livorno. Muszę znaleźć fontanelę, bo już nie mam wody. Wystarczyła mi dokładnie na 15 dni. Także szukam fontaneli, a później jakiejś plaży. Dojechałem do jakiegoś miejsca. Taki ładny park. I to jest ta fontanella. I teraz pytanie za 100 punktów, czy fontanella działa? Działa, zarąbiście. Także nie mam daleko. Biorę dosłownie kilka litrów, żeby na jutro było na prysznic. No dobrze, nie znalazłem żadnego fajnego miejsca. Jestem w centrum miasta praktycznie. Szmatka na okno, na magnesie, co by nie było widać światła z ulicy. No i co, widzimy się w kolejnym dniu. Jutro będą poszukiwania. Mamy godzinę 21.18, budzik sobie ustawię na 4.30 i około 5.00 wystartuję. Dzień dobry kochani, mamy kolejny dzień. Nie wstałem na poszukiwania, nie dostałem korzonków, ale to jest taki ból przedkorzonkowy, ja bym to nazwał. No poczułem takie, wiecie, na granicy, także nie będę ryzykował, dzisiaj sobie plaster przyczepię. Jadę do sklepu Ipertozano pokupować teraz oliwę z oliwek i oliwki włoskie i trochę makaronów do Polski dla znajomych, dla rodziny. No i co? I powoli wyprawa będzie zbliżała się ku końcowi. Zobaczymy, jaki jeszcze materiał dogram. No muszę wracać z pewnych względów do kraju, także no, włoska eskapada się kończy. Będę mniej więcej tutaj łącznie 2 miesiące. No i czas się szykować na wyprawę do Skandynawii. Okej, mam przygotowane euro z plaży. Mam nadzieję z plaży, z wody. Mam nadzieję, że na autostradzie będę mógł wykorzystać. Stwierdziłem, że wiecie, że wykorzystam. W takiej lokalizacji spałem na głównym parkingu. No i lecimy 328 do sklepu Ipertozano. No i powiem wam przy okazji, jaki jest koszt autostrady. Teraz pobieramy bilecik i lecimy. Teraz wyjaśnienie miniatury. No niestety, capnęli mnie przez moją własną głupotę, przez korzystanie z telefonu w czasie jazdy. Także dość nieprzyjemny mandat dostałem. Aczkolwiek nieprzyjemny jak na włoskie warunki, prawda? Bo pani i tak dała mi najniższy z możliwych. Bo bardzo miło, dzięki Łukasz. Dałem Łukasza, widza tutaj z Włoch, żeby porozmawiał z policjantką. No i myślę, że może przez to, albo przez to, że po prostu byłem taki ludzki, bardzo przeprosiłem i tak dalej, to zamiast 350 euro dostałem 117,5 euro mandat. No i co? No życie jak to mówią. Dobra jest taka nauczka, bo to taki kubeł zimnej wody na głowę, bo człowiek tak nieświadomie, ale bardzo często korzysta z telefonu. Nawet się na tym, wiecie, no po prostu jakby to było takie już naturalne, że jadę i co chwila, tu messenger, tu coś. No i po takim kuble zimnej wody teraz po prostu no nie będę już nigdy korzystał w czasie jazdy. Także no, takie nauczki dość bolesne, ale też w życiu są potrzebne. Co do tej baterii, co wam mówiłem, zobaczcie, przycisnę i cały czas się świeci ta lampka, a powinno być tak, że przyciskam, sprawdzam poziom baterii i widzicie, i się wyłącza po chwili, a tu się świeci non stop. Nie wiem, nie mam pojęcia, woda się nie dostała raczej, co to się stało, możliwe. Tak się zastanawiam, zobaczcie, tutaj na tym elemencie, gdzie mamy cztery śrubki, nie ma dziurek. W tej baterii, jak widzicie, są trzy dziurki pomiędzy śrubkami. Tutaj i tutaj. I czy tędy mogła się dostać woda? No nie wiem, zaraz to rozkręcę i zobaczę.
No bo chyba tylko tędy mogłoby się dostać. No nie, to jest to takie świecące, to jest silikon, także tutaj no raczej się nie dostało. Zaraz będę gotował makaron i taki widok za oknem na park. Tutaj spędzę z pół dnia. No i dobra, po dwóch miesiącach wskakuje pierwszy plaster rozgrzewający Dolgit. Bardzo fajny. Jeżeli chodzi o ten ból, no to jest do zniesienia, nie tak jak ostatnim razem, ale wolę zapobiegać, także dzisiaj relaksacyjny dzień był, bez jakichś, wiecie, nie wiadomo jakich rzeczy, po prostu odpoczynek i teraz czas na plaster. No jak dziadek normalnie. Kolejny dzień, na śniadanie będzie makaron z boczkiem, troszkę sera i pesto. Comune di Arcole, poszedłem na spacer, bo za kilka godzin widzę się z Emilią i Andrzejem, także już jestem w Arcole. Tutaj już kojarzycie ten przepiękny, w zasadzie tą rzeźbę przepiękną. Idę na drążki, troszkę się popociągam, bo cóż tu robić. Cisza, spokój, pogoda fajna, nie jest za gorąco, jest duży przeskok między Sardynią, a między tutaj już częścią Włoch. Myślę, że różnica jest jakieś 7-8 stopni. Tu dość ciekawe to oznakowanie, nie? Znaków nawalone tyle. Słuchajcie, wracam z tego treningu i patrzcie, kto to tam. To jest taki wredny mąż od Emilii, tak zwanej Emilii ze ciosem. Cios to jestem ja, bo takie mam nazwisko. Nie, że bije, Janek, nie bój się. No, także lecimy z Andrzejem. Andrzeja tutaj zaprosiłem, bo no niestety tutaj przez to koło zapasowe nie ma miejsca, ale Andrzej mi doradził, co tam kupić, żeby je zamocować od spodu, także jak wrócę, będziemy montować. Dobra, lecimy. To dokąd jedziemy, panie tutaj ten? Panie Janku, jedziemy 170 metrów, 170 metrów, nie kilometrów, od tego miejsca, czyli pan wycofuje i za 170 metrów jesteśmy na miejscu docelowym. Pięknie, zlecenie przyjęte. Janku, jedziemy 170 metrów, 170 metrów, nie kilometrów, od tego miejsca, czyli pan wycofuje i za 170 metrów jesteśmy na miejscu docelowym. Pięknie, zlecenie przyjęte. Uber darmowy, tylko u Janka jest za darmo. Trzeba trochę wodę uzupełnić. To jest czynność, którą po prostu uwielbiam w kamperze. No i to, że mi wystarcza na 2 tygodnie ten zbiornik, gdzie musiałem się obmywać codziennie z soli i opłukiwać sprzęt, to przy normalnym użytkowaniu na wyprawie, gdzie nie będę nurkował w słonej wodzie, to taki zbiornik starczy mi na około 20 dni. Moi drodzy, a to nie są moje fanty, tylko fanty Emilii i Andrzeja. No i tak wyglądają, o zobaczcie, jak pięknie się rozpadł. Tak wyglądają eurocenty. No i nie tylko. To jakieś... Co to mamy, Andrzej? 20 lir... lipi? Jakieś tam gówniane pieniądze. To jest robione z gówno lipy. No właśnie, dziadostwo takie jak w Polsce zaczęli robić te 10-20 groszówki, nawet złotówki chyba już. Jedno i dwie groszówki będą tak wyglądać jak te eurocenty. No. No dziadostwo, to daje taki kasztaniasty sygnał, że głowa mała. Tak wygląda trening Janka. Mój złom kolorowy sobie wziął za odważniki do podnoszenia. Janek, ten klucz, który widzisz na wierzchu, to chyba 17, tak? Tak. To taki najbardziej przydatny klucz, nie? Fajnie się go podnosi. O, fajnie schodzi. Wiecie, że to wiadereczko waży spokojnie 8-10 kg, Janek? No, coś takiego. No, jak była ładna pogoda, to by się zobaczyli góry też, ale niestety dzisiaj
Nie ma góry, jest tylko Janek zmęczony. A to zobaczcie, Emilia kupiła cewkę, snajperkę do zadań specjalnych. No według mnie to jest no jedna z najlepszych cewek do Equinoxa, szuka się nią perfekcyjnie, bardzo dobrze separuje od śmieci, no i jest dość głęboka jak na tak mały rozmiar. Mamy kolejny dzień i pierwsza rzecz, jaką teraz zrobię, to wyjmuję koło zapasowe, bo jadę z Andrzejem na misję. Misję pierścionka, który został zgubiony 4 lata temu w sadzie, i zobaczymy. No i przecież nie wpuszczę gościa do takiego syfu. Moi drodzy, pierwszy raz jadę z drugim poszukiwaczem. Jesteś Andrzej pierwszą osobą z poszukiwaczy, którzy jadą ze mną do Kato. Tak? A twój kolega z tego? Nie jeździł ze mną. No to dziewica jestem. No, pięknie. Janek, mogę ci zadać pytanie? Pewnie, Andrzej. Gdzie masz te kąpielówki? Tutaj. Słyszysz je, tak? No to jedź przynajmniej z 80, to szybciej wysnuł. No w sumie tak, 75 troszeczkę za mało. Pieski. Tak, pieski. Pieski. Przyjechaliśmy i zaraz szukamy pierścionka, tak? Pierścionka szukamy. Zaczęło padać, niestety misja poszukiwania zakończona fiaskiem. Dlaczego? Pani dała bardzo zbliżony pierścionek do tego, który zgubiła, z białego złota, cienki z diamentem, i na tym konkretnie gruncie praktycznie sygnał wchodził w żelazo, sygnał numer 1, bardzo niemrawy. Cewka praktycznie przy samym pierścionku prawie nie reagowała. No mówię, tak dziwnie zmineralizowana gleba, plus tam jeździł traktor, plus śmieci. I pierścionek jest zgubiony 4 lata temu i też nie wiadomo, czy w tym miejscu, także no niestety, tym razem się nie udało. No i taka pogoda. Cały dzień, całą noc lało. No powiem wam, że czeka mnie duża logistyka po powrocie do kraju. No bo muszę zmieścić, tak, chciałbym zmieścić hulajnogę, kajak, składany stół do siłowania na rękę, Bluetooth, spodniobuty, pianki, sito, dużego powerbanka i toaletę tam pod spodem. Nie będzie to takie proste. Postanowiłem sobie podładować stację. Tak mniej więcej 105 do 110 W idzie. I przy okazji sprawdzam, ile ładuje solar, jak pada deszcz. A ładuje 76 W, czyli praktycznie jak mam do dyspozycji mniej więcej po nocy, kiedy solar nie ładuje i akumulatory zostałem zużyte przez lodówkę, mniej więcej między 15 a 25%, zależy jak kompresor się załącza, to mając po nocy do dyspozycji 75% akumulatorów, to wychodzi na to, że zużycie, jeżeli tyle mi ładuje solar, 76 W, a stacja zżera teraz 107, to spokojnie mogę cały dzień ładować, a i tak energii mi wystarczy. Dlaczego ładuję tą stację? Dlatego, że chcę hulajnogę podładować na maksa i właśnie z tej stacji. Póki co, bo później zainstaluję przetwornicę, będzie to wygodniejsze niż ładowanie tego, z tego do tego. Takie przekazywanie, wiecie, energii z systemu energetycznego do stacji i od stacji do hulajnogi nie ma sensu. Z systemu energetycznego od razu do hulajnogi, do odbiorników. Także tutaj trzeba będzie zastosować koniecznie przetwornicę. Za oknem kolejny dzień, już za oknem pochmurno i dzisiaj będzie znowu pół dnia burzy. W tym odcinku to już wszystko, widzimy się w kolejnych. Na razie!